Witam, prawda? Witam, prawda? A więc złowieszczy wielki czekają na naszej drodze. A pora na zemstę. Przecież... Ja. I muzyczka w tle. O, głuszy nas. Bijesz go, czy on ciebie? Ja go biję. U mnie stoi w miejscu. No teraz, który zaczyna się ruszyć. Tu my tu mamy, tu jakiś sekret. A, jeszcze to zadanie poboczne, to żelazna czaszka. Kurde, leczonko chyba idzie. Mogłoby trochę lepiej leczyć. Klepiemy potworki. Tak, bo dużo się mnie pyta, co my tu robiliśmy ostatnio. Nie wiem, ale klepaliśmy potworki. I to jest najważniejsze. To wszystko, co trzeba wiedzieć. Intesencja tej gry. Reszty nie trzeba wiedzieć. Trollowa wiedźma. O, bo ci dochodzą koszty. Gnoju. Ja zamarzam, ja nie wiem jak ty. Tak trochę. Tu jest chyba obok ognisko. Jeśli się nie wiem. Obok mnie. No nie. Trzeba damy rozwalić. Ja. Muza spoko jest. Ale jakiegoś takiego zagrożenia nie ma, nie? Ja pamiętam, że chyba tylko jak na najwyższym poziomie znosi kran. Gino. Zagrożenia nie ma, ja tu ginę. Walczę z olbrzymią, jeszcze jakieś kurwa trolle. Ja walczę z Jotunem. No, z Jotunem, no. Ale mogę szał odpalić. Kurwa, ilu was? Nie mam leczenia, kurwa! Idę. Spierdalam. Tu gdzieś ołtarz był. Jakoś jako. Co jest? Dobra, idę tam. No. AS. Zabrałem kila. Dobra, idę się ogrzać, bo... I am invincible. Gdzie by tam, nie? Dalej. Już byłeś całkiem na samym końcu. Nie, nie byłem, nie byłem. Ale w ogóle to jest ciekawe, nie? Że jak się zapytasz na przykład ludzi z serii Assassin's Creed, że każdy ma jakby swoją część ulubioną i każdy ma jakby trochę inną opinię na temat serii. Jeden powie, że ta jest najlepsza dla niego, a drugi powie, że tamta. Myślę, że to dobrze świadczy, bo to znaczy, że one się od siebie mocno różnią. W sensie, bo się różnią mocno pod względem tego, gdzie jesteś. A to chyba jest najważniejszy czynnik, nie? Mnie się najbardziej podobał Black Flag, ale bym powiedział Black Flag, Brotherhood i Origins. No dwójka też jest wiadomo fajna, ale no jednak Brotherhood to jest praktycznie rozwinięcie tego, co było w dwójce. Tak, no. Pamiętam tylko, że
jedynkę przebrnąłem ledwo, co? I potem dwójka, po prostu taka różnica była, że masakra, że tak zajebiście było. Lepiej. Dobra, ja zamarzam. Ja też, spierdano stąd. I potem właśnie kolejne wszystkie części to było rozwinięcie tego, co było w dwójce, tak jak mówisz, i było coraz lepiej, mi się podobało. Trójka by była mega dobra, gdyby ten, nie ten główny bohater i... Trójka też. Ogólnie, kurde, cały czas jest jakiś postęp, tylko to Unity tak, kurwa... Tak no, to ciekawe, i ten Rogue nie... też w sumie był taki w chuj, w sumie. To jest akurat ciekawe, że ci Unity nie spasowało, bo dla fanów to jest po tych wszystkich patchach jedna z najlepszych części, najczęściej uznawana. Ale tam głównie przez to, że jest bardzo dużo animacji, że jest duża swoboda decydowania o tym, co chcesz zrobić w danej chwili. Dlatego trochę brakowało czasami. Ewentualnie jest tak, że po prostu gracze się już stęsknili za tymi klasycznymi asasynami, że masz stealth mechanik i... A nie te, w sensie, żeby odejść od tych RPG, od tego RPGowości do z powrotem do korzeni. No. Może po prostu graczom już też brakuje tego. No nie oszukujmy się, ale Odyssea, Origins i Valhalla razem wzięte to są tak długie gry. Mimo, że wyszły tylko trzy części w tej formule, to tak się wydaje, jakby wyszło 10 klasycznych. Patrząc po tym, jaki jest czas grania, nie? Rozgrywki. No, to jeszcze przede mną. No, ja myślę, że w Origins to tak setkę godzin wciśniesz nawet bez robienia na 100% wszystkiego. Patrząc na te wszystkie DLC-ki i podstawkę i... To się posiedzi trochę. Ja ale klimat jest spoko. Tak jest najprzyjemniej, nie? Faktycznie się fajnie siedzi, tak jak było w Black Flagu, że się fajnie też siedzi. No. Poza tym widać, że Ubisoftowi wtedy bardzo zależało, bo wiedział, że jeżeli to skopią, ten eksperyment, to mogliby bardzo wysoką cenę zapłacić. O, znoszona prostotunka wyleciała złota. Czy tam pomarańczowa. Wiemy jakieś potwory, nie wiemy o co chodzi, ale... Nie no, zemsta. Podobno, na olbrzymach. Ja tam nie idę, idę najpierw w prawo, bo tam jest główna fabuła. Poszedł na... Ja tu poszedłem do ogniska, plus jeszcze jest... ołtarz. A tutaj jest ten schowany, widzę, czaszka, żelazo. O, level up. Nie zwróciłem uwagi na to. Level up! Mój kontrolny, tylko w gospodarz. Aha, bo my też rozszerzyliśmy, znaczy ulepszyliśmy ten ołtarz, nie? Iż. Możemy sobie skillę dopleć, czy lepszy. Nie, to sobie rozdam poziom, może. Tu nie ma ognia. Może to. Dary. Punkt umiejętności, tak? No, to bym rozwinął. A, muszę się umieć 8 poziom, dobra. Silniejszy szał. Premia do obrażeń. A gdzie ty to możesz rozdawać? No, normalnie w darach w tym. Gdzie masz rzadką umiejętność, bo my ten ołtarz ulepszyłeś, nie? No. To jest dopiero od 8 poziomu.
No to anime mogę jeszcze, ale to się wydaje słabe. Właśnie do pracy. O, może. Szałtura! Ja tak jakby się tak zastanowić, to takich gierek do klepania potworków nie ma aż tak wiele. Jak ludzie robią te listy, że nie wiem, hack and slash, 10 polecanych hack and slash, to nie ma jakoś tego bardzo dużo. No chyba nie. Pamiętam, że zawsze w tych rankingach jest było na przykład Diablo 2 albo Titan Quest, a przecież to są gry, które już wyszły. Ohoho, wiem, że klasyki gatunku, ale i tak mimo wszystko. Te rolowanie śmieszne. W ogóle wrzesień to się też zapowiada na jakiś gorący miesiąc premier. Kiedy tam gier wychodzi, nie? Po Baldur wiem, że wyszedł, a teraz jakoś nie, czy... Właśnie przenieśli z 31 sierpnia na chyba 3. Więc teraz będzie wychodził na początku. Bo już widziałem, że chyba niektórzy mają jakieś wersje przedpremierowe, czy coś takiego. Żeby gra jest ponoć bardzo dobra, nie? Wiadomo. Oby. Na pewno się przekonam. I na pewno to nie będzie jakby podobny klimat co w tym. Tyle co w Baldurze 1 i 2 bardziej, gdzie właśnie Divinity Originals. Ale to nie znaczy, właśnie tak się zastanawiam, ile to będzie miało wspólnego w zasadzie z Baldurami, ale zobaczymy. Może być dużo nawiązań, bo my na to trzeba liczyć. Wow, ile to jest sprzętu. Trochę żelaza. Pierwsze co obaj robimy, to idziemy rozpierdalać. Najpierw rozpierdol. Mi tak jak pisał, czy gramy dzisiaj w Outward, bo chcemy wejść do rejonu najtrudniejszego DLC w ogóle, nie? Bo tam mam jakieś skille do kupienia i jestem ciekaw, czy w ogóle przeżyjemy tą podróż. No, tak jak się pisał na tym, na czacie, że jeszcze tylko ciebie trzeba ulepszyć i będziecie gdzieś tam uderzać. Tak. Będziemy już mieli full postacie, takie skille wykupione. Tak jak już ma wszystko. Mi brakuje tylko jednego. Brakuje nam dwóch totemów, kurde. Właśnie. Chyba, że tu jeszcze gdzieś jakiś może będzie jeden. Jest jeden. To gdzieś jednego ominęliśmy. Jednego. Kurde, fajnie by było zebrać monet, bo tu daj bonusy do tych materiałów, nie? Do tego żelastwa i... Podejrzewam, nie, no nie może być daleko, no. Nie no, nie no. Może tu później brakuje takiego guzika, że na przykład sobie naciskacie raz i wracacie z powrotem przed tą arenę z bossem, żeby tak szybko się móc przenieść. Było spoko. Chyba, że pójdziesz tam w lewo później, bo ja tu się w prawo. A, czy tu w ogóle jest? Nic nie ma. A my tak dosyć dokładnie eksplorujemy. Gdzieś się wtopiło w otoczenie i... Tu jest dobra znalazłem. No, 650 drewna dostaliśmy za to. O.
Będzie można tego kowala, nie? Roz... Tak, ulec. Chcieliśmy chyba najpierw kowala, no. I'm waiting. No. Co nas tutaj czeka, bo ja już szczerze nie pamiętam. Who does intrude? Ośmiela się tu zapuszczać. Wygląda jakby znajomy. Ale ma cyce. Scully, Scully, zajmij się naszym intruzem. Ja nie zamierzam tracić czasu na zakończkę. A jest Grimnirze, z przyjemnością. Ale tłusta matrona. No jebnięcie mama. Jebnięcie Margo, muszę trafić najpierw. Rzucę te kamienie, ale widzę, że celność tych kamieni to tak. Taki boss do bicia. No. A widzę, że się leczysz przez zadawanie obrażeń. Zemsta. No, nawet nie sprawdziliśmy sprzętu przed walką, nie? Bo zawsze to robiliśmy. W tym dniu Jotuni już nigdy nie zlekceważą Ulfunków. Lecz Grimnirowi udało się zbiec przed zemstą wilka, a tam dokąd się udał, wilk podążyć nie mógł. Czemu? Nie wiem. Bo mieliśmy za małe nóżki, widziałeś jaki to był duży. Skurwiel. Bambarybim. A więc to ty jesteś osobą, która może ocalić nas wszystkich przed końcem świata. Czy ja cię znam, staruchu? Wysłuchaj mych słów, wodzu Ulfungów, albowiem od twoich działań zależy los wszystkich klanów. Grimnir o wyszczerbionych zębach, olbrzym, który wyrżnął twoją wioskę. Pragnie zjednoczyć się z mroźnymi olbrzymami i zaatakować Asgard. Jeśli mu się to uda, sprowadzą na nas Ragnarok, a w dziewięciu światach zapanuje wieczna zima, która zakończy wszelkie życie. Ależ dramatyczna przemowa. Ale dramatyzujesz, starowinko, ale są dalej. Jego największy wróg, olbrzymka Simul, pragnie, by Grimnir poniósł porażkę. Może się okazać wartościowym sojusznikiem. Jej dominium znajduje się w Utgardzie. Przyjmie na audiencji każdego, kto jest dość silny, by do niej dotrzeć. Chcesz nas wpakować w pułapkę? Chcesz, żebyśmy leźli kawał drogi do Utgardu po to, by na miejscu wpaść w zasadzkę? Wydaje ci się, że to jakaś gra dziecko? W twoich niezgrabnych dłoniach spoczywa przyszłość światów? You think this is a motherfucking game? Portal do Asgardu do Graniny Simul otworzyć mogą dwie bliźniacze runy. Po tym jak ich przemiec zjednoczy kamienny krąg na Fanskar. Zdobędziesz je pokonując nowego wroga, który właśnie podbija ziemię twoich sąsiadów. Dzięki szanowna kobieto. Dziękujesz szanownej pani za te wspaniałe przewodnie o nadchodzącej zagładzie. Pij ze mnie, jeśli musisz. Ja i tak wiem, że podążysz wskazaną mi przez wizję ścieżką. Spotkamy się ponownie, wilku, kiedy zdobędziesz dwie runy. Gestorwo, gdzie mam szukać tych run? Na cyce Hel odeszła. Zastanawiam się, czy mam kogoś, kto zna się na runach. Czy było jej nie wkurwiać? Wiesz coś o tej starej dziwaczce albo o tych całych dwóch bliźniaczych ruinach? Runach?
Rocznie rzadko opuszcza swą pustelnię. Fakt, że się tu dziś pojawiła, to zły znak. Ojcze, wiesz coś o runach, o których powiada? Jakbyś nie przerwony, o których wspomniała wyrocznia, być może chodziło jej o Kalas i Kenas. Kenas jest pochłodnym ogniem, który zapłonął na ziemi, symbolizuje trwałość wiedzy. Hagalas jest ziarnkiem gradu, lodem, który spadł z niebios, symbolizuje zniszczenie i zmianę. To para przeciwieństw, wiedza i katastrofa, ogień i lód. Jestem przekonany, że właśnie te runy musisz odszukać. Pamiętaj jednak, że zwykłe kamienie runiczne są zbyt słabe, by otworzyć portal. Zapominasz, ojcze, że te dwie runy wyrył w kamieniu sam Odyn? Nigdy nie widziałem tych run, nie bez powodu zostały ukryte przed oczami śmiertelników. Starucha powiedziała, że zdobędę runy po tym, jak pokonam nowego wroga. Wroga, który właśnie podbija ziemię naszych sąsiadów. Jedna z przepowiedni głosi, że od południa nadejdzie mroczny cień, który zaleje ziemię Fanungów. Słyszę wołania run dochodzące z plaż na ziemi Fanungów. Być może tam musisz zacząć poszukiwania run Kenas i Hagalas. Dobra, uszykować long skip. Płynę złowić coś więcej niż ryby. Powiedz. Okej, okay, to dużo teraz tego sprawdzamy. Idziemy ulepszyć najpierw tego dziada. Kowal. Ten z mieczy, nie? No tak. Ha! Płatnerza od razu można sprawdzić, czy też możemy ulepszyć. No, jak tam styknie, to można ulepszyć. Zobaczymy. Żelaza brakuje. Shit! Mada shit! Dobra, tu jest jakiś młotek, ale jest gorszy, bo jest jednoręczny. Hej, 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 hej! 111. Ale powinien mieć nową bronię dla nas, to 160. 200. Nie wiem, czy ten młot bojowy to jest jednoręczny? Jednoręczny, dobra. To dawaj. Dwa. Biorę. Młot wojenny, 233. Legendarny wjechał. To masz farta z tym. Zmuszona prosto mi tunika. Boże, jaki badzio. I unikalny. Kupuję ten młotek. Może mi się wylosuje coś, kurde, sensownego. Jest, legendarny młot. Dobrze. You need new armor. You need new armor. Znaczy baruny jakieś włożyć tam i do tego ziomka od run. Trzy sloty w broni legendarnej. Aha, no dobra, też coś z nią pogadać. To jest regeneracja, szybkość ruchu. O kurde, w ekwipunku jakieś graty. No może tutaj babki sprzedać, nie? Tutaj co ma, te akcesoria różne. Szybkość ataku broni. To by było dobre. Aha, bo nie mamy jutunitu, kurwa. Okej. W chuj jakieś pierścienie mam. No dałem sobie te runy.
ich też można rozbudowywać, nie? No. I te runy, i tą Helgę, tylko nie, pewnie nie mamy materiału znaleźć. Tylko jeden pierścień można nosić? Tak. Ktoś tak z ciekawości, gdzie im coś rozszerzyć jednemu albo drugiemu? Nie. Znaczy nie u niej na pewno. Przez ten fraki, nie? Fraki. Garuj krew. Poziom 8. Kurwa, nowy tęcz. To tam leczący, czy jak się tam nazywa? 4 ładunki i wartość leczenia większa. Okej, tak jest. Fraki, motherfucki. Masz tą broń, nie? Legendarną. U niego kasy brakuje akurat. Masz broń legendarną, to możesz wsadzać runy do broni. Przeciągasz z lewej do prawej. Nie? Tego mi brakuje właśnie, że nie mogę ci przekazywać materiału. Ty, ja mam tutaj jakieś rzeczy, może to też będzie dobre dla ciebie. Mam jakąś maczugę wielką. Nie, to ja mam. Już sobie zrobiłem legendarny. Ołtarzyk, ofiaruj grzech. Poziom 8. Need card. Can I give materials? Może jest jakiś sposób. Blood and salt for my lord Loki. Blood in the name of the trickster. Dobra, to już. On z dostarczy, bo polecam, gdzieś na końcu planuje CP, to jest okej. Idziemy, właśnie nie do. Przynajmniej nie materiałów. Krucjata paladynów. Członkowie klanu Svanung dostrzegli na morzu dziwne żagle na długo przed tym, nim cudzoziemcy dotarli do brzegu i napadli na ich ziemię. Zdążyli więc wezwać pomoc. Członkowie klanu Svanung znają wiele cichych i bezpiecznych tras. Oddziani w metalowe zbroje, najeźdźcy nie mieli więc pojęcia o zbliżającym się Lang skipie Ulfungów. Ze szczytu leżącego na wzgórzu fortu wódz zdołał wypatrzeć, że wróg stawia na dole dziwne drewniane konstrukcje. Szybciej, Ulfungu, jesteśmy atakowani. Przez tych odzianych metal bedlaków, jak oni w ogóle dają radę się w tym ruszać. Ich wojownicy nie stanowią dla nas problemu. Ale te drewniane konstrukcje, za pomocą których atakują naszą wioskę, to dla nas nowość. Nie boję się ich i ich drewna, za to oni powinni się obawiać mnie. Prowadź nas, zaklany Tule. Czy tam Tul? A możemy sobie rozjebać chatę, żeby materiał wyciągnąć. Musimy wam chatę rozjebać, bo mam drewna brakuje. Dziesięć sztuk drewna i znowu drewno. Bijemy się, mamy nawet sojuszników. Coś nas tu próbuje klepnąć. Już daleko. O.
Jakieś wozy mamy do zniszczenia, ja bym rozwalił. Fala dymu. Wy się bijcie, my zbieramy drewno na ulepszenia. A i tak zginął, wiadomo. Mięso, tak zginą. I my zostaniemy i będziemy się ulepszać. W następnym odcinku. Na razie. Na razie.